Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony lewej. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Jesteśmy po wyczerpującej walce z tym minibossem. Nie ukrywam, napił mi trochę krwi. Mam nadzieję, że nie tylko mi. Inni gracze też mieli taki problem. Bo naprawdę, jak to był miniboss, to aż strach pomyśleć, co będzie z bossem. Bossem, bez mini. A to się przekonamy później. Znowu nie tego wybrałem. Nic. Co on tak gardę trzyma dół? Mamy. Dawać hajs, bo trzeba kupić te petardy. Roberta się przyda do protezy. A, tu mamy jakiegoś dziana. Tutaj mamy jakieś przejście. A, tu jest z drugiej strony, gdzie próbowaliśmy wejść. Dobra. W takim razie tutaj mamy wszystko. I przejdziemy sobie do góry. Dobra. Luneta kruka. Bambusowa rurka używana do obserwowania oddalonych przedmiotów. Wprawdzie. Każdy shinobi ma dobry wzrok, jednak patrząc jednym okiem przez tą rurkę, widzi jeszcze lepiej. Ninja kruki służą Ishinowi Ashinie, strzegą dachów zamku Ashina, wypatrując bystrym wzrokiem potencjalnych intruzów. Niewiele ukryje się przed wzrokiem kruka. Super. Mamy lunetę. Tylko pytanie, jak ją tutaj... użyć, gdzie ją dodać do podręcznych? Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, do podręcznych. Dobra. Zaraz sobie odkryjemy, jak tą letą. Nasiono tykwy, super. Będziemy mogli sobie zwiększyć dzięki temu ilość użycia tej właśnie tykwy. Mamy dwa razy, będziemy mogli mieć trzy. Także super wiadomość dla mnie. Co tu jest? Otwórz. Nie można z tej strony. No trudno. Mamy cholera. Dobra. Zobaczymy, jak ta luneta działa. Taki lekki zoom 1. No dobra, zawsze to się coś tam na pewno przyda. Wrócimy sobie do Emmy. Wrócimy sobie do Emmy, aby dodać sobie właśnie tą tykwę. Żebyśmy mieli możliwość uleczenia się. O, z cholera spadłem. Trzy razy, no i to szlak. Ale nas wymęczył ten skuty ogr. Naprawdę sporo. Sporo czasu mi zajął. Emma, gdzie ty się schowałaś? To nie jest dobry znak, że jej tutaj nie ma. いただいて血の塊。はい。血の色がわずかに、しかしこれだけではさ。できることはあるか。
竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。Dobra, wiecie co? Tak ona tutaj powiedziała, że mamy spotkać jeszcze innych, to tutaj jeszcze ma ten kaszelek. Gdzie to jest? Wróć, wróć, wróć. Rzeźbiarz, pobrała od rzeźbiarza służkę i tego syna i kramarza. Gdzie ten kramarz jest? Dobra, lecimy do tej lokacji. Poszukamy teraz właśnie ciemno. Wiemy, gdzie jest, więc będziemy szukać. Mur, schody, nie, gdzie to jest? Tutaj. Trzeba po prostu podejść do tej chyba tego młodego, co tam kona pod domkiem, gdzie jest ta starsza kobieta. Więc mam nadzieję, że pobierzemy od nich tą próbkę krwi i Emma coś nam zdziała z tą chorobą, bo powiem szczerze, nie widzi mi się tracić co chwilę tych pieniędzy w takiej ilości, jak to tracimy, więc miejmy nadzieję, że... A już mamy trzy tykwy, to już lepiej wygląda, już lepiej. Weźmy go, bierzemy w ten, nie? Grupka, dobra. Trzymaj się, chłopie. Jeszcze zbierzemy tutaj próbkę, o. Od niego. ここに無理か。ダメ、プロップか、さて。Dobra, najpierw sprawdzimy sobie w ten sposób. Zaniesiemy do Emmy i zobaczymy, czy coś z tego się zdziała. Miejmy nadzieję, że nie trzeba z wszystkich, tylko z małej części, czy tam na przykład od niego, od kramarza. Dobrze, te zmiany lokacji nie trwają dosyć długo, więc nawet to sprawnie przechodzi między tymi podróżami. Nie jesteśmy zmuszeni oczekiwać długo na tą podróż. Dobra, Emma, dawaj, działaj z tym lekiem, działaj. Onoś to... Hai. Onoś to Kuro... Maboroshi. O... Kuro-sama wa... Ashina no Shiro. Sono tenshu chi desu ga... 城の門。そうか。狼殿。手に入れた。血の塊ですね。物資殿のものと同じように。血の色が、だが、こ
足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。白いあざならばあるいは、うん、dobra. Mata. No żegnaj, żegnaj. Mam nadzieję, że zdziałaś coś tutaj z tym lekiem. Dobra, przejdziemy sobie do tej lokacji już dalej. Zabiliśmy małego mini bossa, tak? I mamy tutaj kolejną lokację, której się możemy przyjrzeć i zobaczyć, co tutaj na nas czeka. Chyba nas nikt nie zauważył. To wychodzi, dobra. Agresywnie poszliśmy. Nie spodziewałem się tego. Mamy też mini bossa przed sobą. W razie będziemy go omijać. Zresztą jeszcze nie ma pobocznych wrogów, żeby eliminować i mieć ich z głowy. Dobra, jesteśmy po tej stronie. Dalszą część lokacji, ale chyba nic tutaj już nie znajdziemy. Mamy most, mamy kapliczkę, o świetnie, granulka na pewno się przyda, mamy kapliczkę, super.
odpoczywać. O, to jaszczurka. Co, chyba się uporamy z tym minibossem. Wydaje mi się, że trzeba byłoby go już trochę ciachnąć. Najlepiej by udało się nam go tutaj zajść od tyłu. Dobra, a tutaj mamy parę suwenirków. Boskie konfetti, to już znamy. Czy coś tutaj się jeszcze znajduje? O, czytaj. Ogłoszenie w świątyni. Zawróć, jeśli życie ci miłe. Nie zetniesz głowy bezgłowemu. Nasze miecze i piki zawiodły. Lokację dodatkową. Dobra, nie będziemy na razie tam się do niej wybierać. Bo najpierw chciałbym zabić tego generała. Ten dziad by nas zaalarmował tutaj, że tutaj jesteśmy. Już na pewno nas nie zaalarmuje.
Może go zwabimy. A czekajcie, nie mam w podręcznych. Luneta się nie przyda. Odłamek naczynia. Dobra. No dawaj. To jeszcze raz. Nic nie reaguje. No dobra. Nie wyszło. Cholera. Znikniemy trochę z pola widzenia. Trochę się sytuacja uspokoiła, bo to... No wiecie. To nie ma co ryzykować. Dobra, mam jeszcze jednego tutaj za ścianą bodajże. Spróbujemy się z nim tutaj uporać. I wtedy zobaczymy, co tutaj z tym generałem się uda zrobić. Polas dziad tam, niedobrze. Dobra, mamy zalarmowanego tylko jednego gościa. No i dobra. Spróbujmy teraz tego generała tutaj zaatakować od tyłu. Mamy możliwość zjechania mu jednego... Aj, ciszej, kurde. O cholera. O, co za dziad.
Trzeba nauczyć się powoli tutaj ruchów ich. Ale spierdzieliłem teraz. On było dobrze. Aj, szajsne. No nie udało się. Aj. No nie jest takie proste, cholera, wbrew pozorom. Nie mam garnurek. Kup symbol ducha, tylko to. Niestety tylko na razie to. Dobra, to zamienimy sobie te granulki na... Co my tu damy? Damy sobie cukierek wykrycia. Nie, właściwie nie. Nie tutaj. Dobra. Cholera. Kolego. Musimy uciec, żeby sobie potem ułatwić tą walkę, zabijając mu, atakując go od tyłu. Więc pozwolimy mu wrócić na swoje miejsce.
Zawzięty ten jest dziad. Cholera. Sięga ten jego miecz, cholera jasna. Dobra, mam jeszcze jedną szansę. Co za gnój. No nic. Zrobimy sobie trochę odpoczynku przy następnym podejściu. Może trochę się człowiek nastawi inaczej na tego generała cholernego. No teraz przy tym odcinku zakończymy sobie właśnie na tych kilku porażkach przy generale, naprawdę wymagający tytuł, i zobaczymy się przy następnym odcinku. Cześć!